Cześć, witam ponownie. Michał, kanał Stany po polsku. Epizod bodajże numer 44 i niestety ostatni. W roku 2023 oczywiście. Jako, że jest koniec roku, epizod będzie na pewno mega świąteczny i poświęcony temu, co można zobaczyć w Chicago, jak również na przedmieściach bliższych i dalszych. A jest naprawdę w czym wybierać, bo różnych pokazów, światełek, jarmarków, czy na przykład nawet barów jest w okolicy Multum. No i ja pokażę tak naprawdę tylko niektóre atrakcje z nich, no bo nie da się wszystkiego odwiedzić. Na zobaczenie tych atrakcji poświęcimy no kilka dni, dwa, może trzy, a przydałoby się dużo więcej. Po prostu nie da się tego ogarnąć w tak krótkim czasie. Większość miejsc, które pokażę, jest raczej sezonowe, otwierane pod koniec listopada i trwa, powiedzmy to, do pierwszych dni stycznia. A my w międzyczasie dotarliśmy na bliższe przedmieścia, powiedziałbym, Chicago. Miasteczko nazywa się Winnetka, no i ja sobie nie wyobrażam, że mogłem zacząć oficjalnie tego świątecznego vloga gdzieś indziej niż tutaj. No i wydaje mi się, że teraz już jest wszystko jasne. Swoją drogą ciekawe, jak ci ludzie, którzy tutaj mieszkają, czują się. Co roku chyba jest to samo. Nawet nie chyba, na pewno. Jest środek tygodnia, a koło południa powiedzmy, i ludzi już jest tutaj no kilkanaście przynajmniej. Dom. Jak dziesiątki, żeby nie powiedzieć setki w okolicy. Ale warto chyba przyjechać, bo jednak jest to miejsce w miarę kultowe dla miłośników kinematografii i nie tylko. Niestety nie wiem, jak wygląda miejsce wieczorem, ale nie będę miał czasu się o tym przekonać, jako że chcę później, dzisiaj, jutro, pojutrze podjechać w inne miejsca, myślę, że bardziej ciekawsze. Adres podaję poniżej. Winnetka, przedmieścia Chicago. Po raz pierwszy wyświetlony w 1990 roku. Kevin sam w domu, oczywiście. Nie trzeba chyba przedstawiać. Co ciekawe, 6 dni później dopiero został wyemitowany gdzie indziej niż w Chicago. To taka ciekawostka. No i potem ogólnie stał się mega hiciorem. Także zapraszam Winnetka. Od tego zaczynamy vloga świątecznego. Wszystkiego dobrego w nowym roku, wesołych świąt i tak dalej. Drugi świąteczny stop na liście to jarmark Chris Candle Market. Tak, właśnie tak miałem to powiedzieć. Połamałem sobie prawie nie tylko język. Takich imprez w okolicach Chicago są trzy. Pierwsza znajduje się w miasteczku, no dosyć daleko położonym na przedmieściach Chicago, to jest Aurora. Tam się raczej nie wybieramy. Natomiast dwie następne imprezy tego typu są właśnie w Chicago. Pierwsza w dzielnicy, która nazywa się Wrigleyville i znajduje się właśnie tutaj. Jest okrutnie zimno, jak widać, ale pomaga nam grzaniec, zdrowie. Właśnie, nie wiadomo, co jeszcze dzisiaj wypijemy, także za nowy rok. Wracając do tematu, drugi tego typu jarmark już jest centralnie w downtown, na Daily Plaza. Zamierzamy się tam wybrać, ale z przyczyn logistycznych raczej nie zdążymy. Natomiast chciałem po prostu powiedzieć, że jest. Jeszcze zobaczymy dzisiaj na pewno najwyższą choinkę w Chicago i dwa, no może jeden, może dwa bary, ale będzie mega świątecznie. Dużo światełek i dużo kolorowych pierdół na pewno się pojawi. Wesoły świąt.
rozgrzesza cię to, że jest zimno. Rozgrzesza. Bardzo dobre miejsce na grzańce, to na pewno. To jest chyba drink numer jeden, tak? Tak. Jak to się nazywa? Nie wiesz, co jesz? Rekleta czy coś takiego. Uciekamy. A czasu dużo tutaj nie potrzeba tak naprawdę. Chociaż no jest środek tygodnia i ludzi tak naprawdę jest sporo. Także nie chcę wiedzieć, co się tu dzieje na przykład w piątek albo w sobotę. A pierwsza tego typu impreza odbyła się w Chicago w 1996 roku, czyli całkiem niedawno. I cieszy się tak bardzo dużą popularnością, że to, co wspomniałem wcześniej, już są teraz trzy różne lokacje. A w 2022 chicagowski jarmark został wybrany trzecim na świecie najlepszym jarmarkiem, czyli tego typu imprezą. I był numerem jeden poza Europą. To taka ciekawostka. Spadamy dalej, jedziemy do downtown. Zobaczyć choinkę, która jest przyzdobiona już od 17 listopada do 7 stycznia. Powiem szczerze, tak zimno, że ciężko było już wszystko dobrze nagrywać. A to jest koło 0 stopni Celsjusza, także nie chcę sobie wyobrażać, co się dzieje, jest jak naprawdę środek zimy. Śnieg i tak dalej. A jedynym ratunkiem, ale za to bardzo dobrym, jest grzane wino, którego no nie brakuje tutaj. Jest mu go pod dostatkiem i smakuje wyśmienicie. Także to polecam. Natomiast weźcie dużo kasy. O, bo jak to w Polsce są? Paragony grozy są. O właśnie. Za wszystko płacicie razy dwa, ale jest, było to do przewidzenia. No i to trzeba wziąć pod uwagę. No i jakimś cudem udało się dotrzeć na Daily Plaza. Natomiast nie wchodzimy do środka, bo to nie ma najmniejszego sensu. Ludzi jest więcej. Trochę więcej jest też vendorów, czyli stoisk. No jest trochę lepiej, ale różnica jest mała, więc jedziemy dalej. To, co chciałem dodać, to to, że jeśli nie wyrobicie się na jarmark przed świętami, to ten pierwszy na Wrigleyville jest otwarty aż do Sylwestra, do 31 grudnia. Natomiast na Daily Plaza zamknięty będzie właśnie w Wigilię 24. Także jest jeszcze szansa. Jakimś cudem udało się znaleźć parking zaraz przy parku milenijnym i tym sposobem jesteśmy pod drzewkiem. 110 lat, od tylu lat jest stawiana już w Chicago. Tym razem ta choinka ma jakieś 15 metrów, to będzie 45 stóp, zaraz koło lodowiska w parku milenijnym. Zapomniałem to dodać trochę wcześniej, ale wstęp na oba jarmarki, jak również do parku milenijnego, żeby zobaczyć drzewko, jest bezpłatny.
Zamboni pojechało czyścić. My też jedziemy, zbieramy się do następnej atrakcji. W końcu jakiś bar. Ale będzie kolorowy i świąteczny. No i trafiliśmy w taką miejscówkę jak Frosty Bar. Zapowiada się całkiem przyjemnie. No zobaczymy jak w środku. A wstęp tutaj bodajże 3 dychy. Jeżeli kupicie bilety online, tak było, zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest wewnątrz, ale zawarty już jest jeden drink w tej cenie. Dwie rzeczy będą, a może nawet trzy. To taki special na święta i Nowy Rok. Mam nadzieję, że vlog zdąży na Wigilię. Jeśli nie, to będzie zaraz po świętach, ale na pewno przed Nowym Rokiem. Wesołych świąt, wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Trzymajcie się. Ale tak jak mówię, to nie koniec. Najbardziej irytujący jest fakt, że nasza dzisiejsza wieczorna świąteczna atrakcja jest na zewnątrz. I niestety musimy się właśnie pogodzić z taką pogodą. Ale najpierw zabieram Was do miejscówki, której byliśmy powiedzmy 2 dni temu. Arktyczny Bar. A widzimy się w miejscowości Lyle, nieco później w Morton Arboretum. Tam będzie ładnie i mam nadzieję, że nie przeszkodzi żaden deszcz. I naprawdę kijowa pogoda. Jednym z miejsc, które rekomenduję, albo i nie, bo jeszcze nie wiem, jak to będzie w środku, jest Złamane Wiosło. O, przedmieścia Chicago, dość dalekie, świąteczny wystrój. Zobaczymy, co się dzieje w środku. Czy będzie ok, albo nie ok, jest bardziej niż ok. Polecam to miejsce, bo jest naprawdę fajnie, jeśli chodzi o świąteczne driny i świąteczny wystrój. Naprawdę chcecie tu być. Barrington, a no trochę daleko od Chicago, ale warto. W cenie wejściówek, czyli $10, aż $10, są zawarte 2 drinki. Wow. Dokładnie taka magia świąt. Niestety zawsze schodzi dłużej niż myślicie, że zejdzie. Ale Broken Ore
naprawdę daje radę. Jeśli chodzi o dekoracje świąteczne, jest zajebiście. Naprawdę polecam. Przedmieścia Chicago, Barrington jest trochę daleko, ale chcecie tu być. Naprawdę, fajnie. Nah, this is wrong. Wait. Like this. No. This is better. Pogoda nie chce z nami współpracować. Dwa dni do świąt tak naprawdę, bo jest 22 grudzień. No i aura przypomina raczej listopad albo październik. Pada, bardzo pada i to niestety nie śnieg, ale deszcz. Morton Arboretum, powiedziałbym, że to rodzaj parku albo ogrodu. Otwarty jest przez cały rok, ale takie światełka, powiedzmy na razie w przysłowie atrakcje, bo to jest lekka masakra. Otwarte jest to przez jakieś półtora miesiąca w okresie świątecznym, noworocznym. Zresztą Marcy stwierdziła, że tu jest jak na cmentarzu. No i tak szczerze powiedziawszy, niedużo to się różni. Cała impreza nazywa się Electric Illumination. Jest tylko 4 razy w ciągu sezonu, 4 razy w grudniu. Do tego jest przez półtora miesiąca Illumination. Różnica jest taka, że na imprezie, w której my jesteśmy, jest DJ i muzyka. No niewiele to zmienia, bo ile za wejście? $44, tak? Za $44 idziecie do klubu, macie lepsze światełka. Tak mi się wydaje, jeszcze się nabombicie. Poza tym pogoda jest do dupy i nie wiem, co będzie widać tak naprawdę, co wyjdzie z tego, z tych odwiedzin w Morton Arboretum. No, ale może coś tam się zmontuje, zobaczymy. Wiedźma coś czaruje. Rzuć urok. Spaliła drzewa. Muszę przyznać, że to było jak na razie najlepsze miejsce. No i muzyka daje radę, bo na Electric Illumination gra DJ. I muzyka jest całkiem w porządku, muszę to przyznać. Poza tym chyba wiecie, o co chodzi. To, co jeszcze wypada dodać a propos tego odcinka,
to, że nie wszystko było po kolei, to wiem o tym, ale przeszkodził nam trochę brak czasu. Nie wszystko, co chcieliśmy zobaczyć, było jeszcze otwarte, już zamknięte. No i większość właśnie tych świątecznych atrakcji no warto zobaczyć jednak wieczorem. Dajcie znać, co było najlepsze. Chyba Frosty Bar. Dobra, żegnamy się już z rokiem 2023. Żegnamy się z Mortem Arboretum. Atrakcja no taka nie za fajna, nie za średnia, nie za zajebista. Powiedziałbym mocne 2 w skali od 0 do 10. Daję dodatkowy punkt za muzykę i odejmuję 2 za cenę. Także 1 na 10 to jest tak mniej więcej mój rating. Podsumowując, Frosty Bar w tym epizodzie no chyba numer 1. Jarmark był całkiem niezły. Arktyczny bar był ok, jak najbardziej tam był fun, bo spotkaliśmy fajnych ludzi w ogóle w Port Barrington. No i co? Wszystkiego najlepszego w nowym 2024, żebyśmy podróżowali jak najbardziej, jak najwięcej. I wtedy będzie zajebiście. Widzimy się. 2024. Nie pijcie za dużo, zostawcie to mi, zwłaszcza w Sylwestra.